Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi. W dzisiejszym odcinku zebraliśmy się tutaj, żeby pokazać Wam, jak je się pałeczkami. Dzisiaj nie będę tutaj sama. Za chwilkę dołączy do mnie mój tato, który zastąpi dzisiaj mojego stałego współprowadzącego, czyli pana Sonu, i będę mu pokazywać, jak je się pałeczkami, bo wiele razy o to pytaliście. Ja już w sumie raz na tym kanale robiłam taki mały instruktaż jedzenia pałeczkami w pierwszym filmiku z restauracji w Korei. Myślę, że podlinkujemy ten filmik. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie. Ale w tym filmiku ja pokazywałam na sobie, jak się je pałeczkami. Zrobiłam to dość szybko, nie wytłumaczyłam dokładnie i inaczej pokazuje się, jak jeść pałeczkami na osobie, która umie to już robić i ma doświadczenie, a inaczej na osobie, która nie korzysta na co dzień z pałeczek. Myślę, że lepiej to wyjdzie, jeśli pokażę Wam z pomocą mojego taty, który nie ma zbytniego doświadczenia w jedzeniu pałeczkami, jak to robić. Zanim zaproszę mojego tatę, powiem Wam troszeczkę o koreańskich pałeczkach. Bo w Polsce w większości restauracji, nawet tych koreańskich często, spotykamy się z pałeczkami drewnianymi. Takie pałeczki drewniane albo bambusowe wyglądają tak. Zwykle drewniane są na wynos, bambusowe są takie wielokrotnego użytku. Różne one są i one wyglądają tak, one są okrągłe. Tutaj i mówię o tym, że są okrągłe, chociaż może Wam się to wydawać oczywistością, ale jak przejdziemy do koreańskich pałeczek, to się troszeczkę możecie zdziwić. Więc te pałeczki są okrągłe i takich pałeczek tego typu używa się w większości azjatyckich kuchni. Używa się ich w kuchni tajskiej, używa się w kuchni chińskiej, używa się w kuchni japońskiej. One tam między sobą się mogą troszeczkę różnić długością czy tam materiałem, ale zwykle właśnie są drewniane albo plastikowe. Są dość długie i zwykle dostajemy tylko je do posiłku. Czasami dostajemy też jakąś taką łyżkę. W Chinach ta łyżka wygląda troszeczkę jak taka mała chocherka do zupy. Ona ją też można czasami postawić. Muszę powiedzieć, że bardzo nie lubię tych chińskich łyżek, ale powiedzmy, że na tym kanale kuchnia chińska nas średnio obchodzi i takie pałeczki też nas średnio obchodzą. I ja mam w domu takie pałeczki, o kiedyś tam sobie kupiłam kilka lat temu, ale nie używam ich nigdy, bo zawsze w domu używam pałeczek koreańskich. Więc już Wam wyjaśnię, czym różnią się od tych pałeczek pałeczki koreańskie. I podstawową różnicą między pałeczkami koreańskimi a pałeczkami całej reszty świata jest to, że koreańskie pałeczki są metalowe. Ja tutaj mam takie pałeczki, one są metalowe, one są takie troszkę eleganckie, bo są srebrno-złote. Mają tutaj takie złote końcówki. I podstawową ich cechą, czy to widać? Podstawową ich cechą jest to, że one są płaskie. One są całkiem płaskie, tutaj są odrobinę szersze, tutaj są węższe i to nie jest okrągłe, to jest płaskie. Więc możecie się domyśleć, że troszkę ciężej się je tymi pałeczkami koreańskimi. W Korei nie wszystkie pałeczki są takie płaskie, większość jest płaskich, ale często w restauracjach albo w domu możemy się spotkać z pałeczkami okrągłymi. Te okrągłe pałeczki, obłe takie pałeczki, są lżejsze i są też tańsze od tych takich metalowych płaskich, więc często właśnie możemy spotkać je w restauracjach. I w Korei do takich pałeczek metalowych zawsze dostaje się łyżkę. I ja tutaj mam też taką koreańską łyżkę. Ona na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykła łyżka, ale ona jest dużo mniej pojemna. Ona jest bardziej płaska, nie jest tak bardzo wklęskła jak polskie łyżki. I taką łyżkę zawsze się dostaje jako zestaw sztućców w koreańskiej restauracji w Korei. W koreańskich restauracjach w Polsce raczej dostaniemy drewniane pałeczki, ale jeżeli metalowe, to i tak dostaniemy polską łyżkę w większości, ale w Korei zawsze jest taki zestaw, ta dość płaska łyżka i takie pałeczki. I to tymi pałeczkami dzisiaj się będziemy uczyć jeść i ja polecam takie pałeczki do nauki, jeżeli macie szansę je gdzieś spotkać, bo jak już się tymi nauczycie, to już żadne nie będą stanowić dla Was problemu. I te pałeczki koreańskie zwykle są odrobinę krótsze od tych pałeczek takich bambusowych dostępnych wszędzie. To nie jest taka bardzo reguła, no one zwykle nie są dość długie. Jak widzicie czasami na jakichś filmach azjatyckich, że mają takie długie pałeczki, to na pewno nie w Korei. Ja tutaj mam jeszcze jedne pałeczki, ciekawostkę, ja je kiedyś przywiozłam z Korei. To są takie pałeczki, które też często można dostać w sklepach koreańskich, takich sklepach na przykład z wystrojem wnętrz, w jakichś sklepach z wyposażeniem kuchni. One są tam w różnych kształtach, kolorach. One są takie, to są takie pałeczki tak samo płaskie tutaj i metalowe, ale z takimi trzymadełkami. I na tych pałeczkach świetnie widać, jak powinniśmy trzymać pałeczki, gdzie powinniśmy trzymać pałeczki, czyli tutaj na końcu, nigdy tutaj gdzieś. Bardzo dużo osób tak trzyma pałeczki, jest dużo trudniej jeść. Więc tak, do tego znowu przejdziemy potem, ale są też takie pałeczki. Ja się już dość mocno nagadałam i na pewno byście chcieli, żebym przeszła już do pokazywania tego, jak się je pałeczkami, czyli tematu tego odcinka. Dlatego ja już zapraszam gościa, a potem się jeszcze może trochę rozgadam.
Więc ja jestem z moim gościem specjalnym, czyli moim tatą. Dzień dobry. I będziemy Wam pokazywać, jak się je pałeczkami. Ja mam w tym większe doświadczenie niż mój tato, chociaż tato odwiedził mnie w Korei parę razy, to i tak zwykle korzystał z widelca. Oczywiście. Tak, ale damy radę, więc mamy tutaj te wszystkie różne koreańskie pałeczki i będziemy, nie będziemy tymi bambusowymi jeść, bo to jest dla słabych. Będziemy jeść profesjonalnie. I tak jak mówiłam przed chwilą, te pałeczki pokazują nam, jak się powinno jeść pałeczkami, bo trzeba je trzymać tutaj, ale nie będziemy nimi jeść, bo tak naprawdę je się nimi trudniej, dlatego że tutaj jest szersze, a tutaj jest cieńsze, więc te też sobie zostawimy i jedziemy z tymi. I tak, ja tutaj chciałam tylko powiedzieć, że ja tutaj mam przygotowane kulki ryżowe i to jest bardzo ważne, żeby nie jeść, nie uczyć się pałeczkami na zwykłym ryżu, takim z miseczki, bo ryżu po pierwsze nie je się pałeczkami, a po drugie to bardzo by było ciężko. Jeszcze jedna bardzo ważna rada, jak się uczymy jeść pałeczkami, to nie należy być przy tym głodnym bardzo, bo rzucimy to wszystko i pójdziemy po widelec. Więc tato, nie jesteś głodny? No to dobrze. To mamy tutaj te kulki ryżowe, one nie są szałowe, ale no to może i lepiej. I pałeczki. I pałeczki łapiemy tak, że w miarę na końcu. Czyli jedna pałeczka powinna opierać się i to nie jest tak, że musicie to zrobić tak jak ja. Najlepiej, żebyście trzymali pałeczki tak, jak Wam jest wygodnie. Ale mi tak jest wygodnie i zwykle tak się trzyma pałeczki, więc dlatego tak pokazuję. I tak, jedna pałeczka powinna się opierać na tym tutaj palcu. Tym drugim od końca palcu, tak? A druga pałeczka powinna być trzymana w ten sposób przez te palce, żeby można nią było swobodnie ruszać. Tak, o, przez te trzy palce. Ja od tego przez dwa. A gdzie masz trzeci? A nie mam trzeciego dzisiaj. Nie, tak nie umiem. No to nie, ale to nie trzeba tak dokładnie. Trzeba to robić tak, żeby Wam było wygodnie. Jak Wam to wychodzi tak, że jesteście w stanie coś złapać i wsadzić do buzi, to znaczy, że jest dobrze. No pięknie. Ja tak robię. No i elegancko. I ja pokazuję jeszcze raz na sobie, że tak. Ta dolna pałeczka opiera się tutaj na tym palcu, a ta górna jest trzymana tymi trzema. I tak o. I dzięki temu możemy nią ruszać jak nam się chce i złapać możemy wszystko w ten sposób. No troszkę lepiej. No widzisz? Tym górnym trzymasz? Mhm. Tak. Nie, no. Nie, a na tym byś sobie musiał oprzeć tylko. Nie, bo to ja mam za szerokie łapy. Duże to jest łatwo brać. Tak, duże jest łatwiej brać, dlatego zaczynamy od dużych. Dlatego zrobiłam takie duże kulki. Niektórzy mówią, że warto się uczyć na przykład na chusteczce higienicznej, ale to jest taki problem, że nie można jej potem zjeść, więc nie widzę sensu. Lepiej uczyć się na czymś do jedzenia, ale nie będąc bardzo głodnym. Tak się chwyta i można tak... Co? Pomyślałeś. I w Korei oczywiście tak samo się chwyta makaron, tak trzymając pałeczki i zupy też się je pałeczkami, ale do tego je się też ten bulion łyżką. Nie wypija się nigdy zawartości miseczki i nigdy nie trzyma się miseczki w ręce. To są takie zasady tego. Jak to się... Sabuar vivru. Tak. To są takie zasady, że nie trzyma się, że nie trzyma się nigdy miseczki w ręce, tak i tak nigdy się nie je. Więc mi się tu już kulki kończą powoli, więc wygląda na to, że dobrześmy opanowali to. A weź spróbuj sobie tymi. A tymi też mi to nie jest. Nie źle. Dobrze jest. Tak? No ale mi się wydaje, bo ci blokują się, wiesz, ręce się, przynajmniej moje ręce, nie? No. Na tym są bardziej, czują to, co trzymają. No to może i lepiej, bo no, ta końcówka tutaj tylko jest okrągła i zwykle lepiej się trzyma coś, co jest okrągłe niż takie płaskie, bo to płaskie ciężko jest usadowić w ręce, więc takie pałeczki bambusowe już w ogóle będą najprostsze. A spróbuj tymi. No nie byłbym pewien. No tymi to najłatwiej. Najłatwiej. Chyba nawet groszka wezmę. Prawie. No nie bierz jeszcze groszku. Zaraz przejdziemy do groszków. Hello. Co ja mówiłam? Że tymi bambusowymi najłatwiej, ale jak się uczycie i macie takie metalowe, to nauczycie się najpierw na metalowym i potem nic już Wam nie będzie ciężko. Potem będziecie nawet drutami do robienia na drutach umieli jeść. My trochę inaczej z tatą trzymamy te pałeczki, a i tak dajemy radę oboje, więc to nie jest ważne, żeby tak trzymać. Jak ktoś Wam mówi, że musicie tak trzymać, to nie zadawajcie się z tą osobą. Widać, tatę też bawią moje żarty, ale tata jest tendencyjny, bo to mój tata.
muszą go bawić. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że jakbyśmy teraz tą pałeczkę złapali tak, jak zwykle się łapie pałeczki, jak się nie wie, jak się je pałeczkami, ja tak na przykład łapałam zawsze i nigdy mi to nie wychodziło, jak kiedyś, tak tutaj, no, to wtedy... Kiedyś tak robiłem. To wtedy nie da się za dzisiaj bardzo. Dzisiaj rano jeszcze. Nie za bardzo mi chodziło. No, wtedy nie za bardzo da się coś chwycić i od razu nam się zmniejsza pole manewru i to, że możemy chwycić mniejsze rzeczy tylko takie, ale też nie za bardzo, bo to wtedy ta pałeczka tutaj za bardzo się przesuwa przez to, że ta ciężkość jej tutaj jest większa i wtedy naprawdę ciężko cokolwiek uchwycić, więc im dalej, tym lepiej. Teraz przechodzimy do... Tak jak ja byłam kiedyś, uczyłam się koreańskiego przez chwilę w Gliwicach, naprawdę przez chwilę, to tam mieliśmy takie kulturowe zajęcia i tam nam Koreanka, która je prowadziła, kazała się uczyć jedzenia pałeczkami na takich lentylkach, tudzież M&M'sach albo Skittlesach. I ja też tutaj mam takie i spróbujemy, czy damy radę. Moim zdaniem to nawet Koreańczycy mogą mieć z tym problem, bo to nie dość, że to jest płaskie, to jest okrągłe, ale może damy radę. Nie wiem, kto tu kogo powinien uczyć. Ja teraz spróbuję tymi drugimi. No, metalowymi jest ciężko. Ja będę wyciąć chyba. Jak mi się uda, to nic nie wycinaj. A prawie miałem. A najlepiej to zrobić tak. Wyszło. Bo śliskie są, wiesz? Śliskie są. No weź mi, o! Dobrze, to pominiemy jednak. Nie pomijajmy. No prawie. A spróbujmy tymi bambusowymi, może ty mi da radę. O. Ty mi da. Ty mi da. Aż ty. O, to się odtąd zaczniemy. To jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach, bo to budzi mocną frustrację, jak się nie da tego złapać tym. I raczej jak się uczycie jeść pałeczkami, to nie radzę zaczynać od takich... No patrz. Jak się uczycie jeść pałeczkami, to nie radzę zaczynać od takich rzeczy, tylko lepiej sobie zrobić ryżowe kulki. Przepis na ryżowe kulki znajduje się na tym kanale. Tak. W każdym razie oni słodyczy takich nie mają w Azji. Te kwestie się załatwi przy montażu. Wiesz, czemu w Korei się używa metalowych pałeczek? Jest bardzo dużo teorii na ten temat. Na przykład jedna to jest taka, jak ktoś oglądał cesarzową Ki, a myśmy oglądali, to wie, że tam wszystko sprawdzali sreberkiem, czy jest trujące, no nie? Takimi kulkami srebrnymi, czy króla nie chcą zatruć i tak dalej. I jedna z tych teorii jest taka, że właśnie używało się srebrnych pałeczek, żeby one zmieniły kolor, jak będą miały kontakt z trucizną. Ale jeszcze nie doszliśmy do tego, jaka trucizna powoduje zmienianie koloru srebrnego. Według czegoś. Filmu tego wszystka trucizna. Każda, no. Tak, więc... A druga taka teoria jest taka, że pałeczki metalowe są dużo bardziej higieniczne niż pałeczki bambusowe i dużo, dużo łatwiej jest je zdezynfekować, szybko umyć i tak dalej, a te no takie nie są. Więc w sumie nie wiem, czemu w innych krajach Azji dalej nie używa się pałeczek metalowych, a używa się innych, bo naprawdę są bardziej higieniczne i można je mieć w zmywarce, tylko trzeba uważać, żeby w tamte dziurki nie powłaziły, bo się zablokuje wszystko. Wiem z doświadczenia. I wygląda na to, że nam się już powoli kończy tutaj materiał demonstracyjny. Jeszcze tylko raz. Wniosek z tego taki, jeżeli uczycie się jeść pałeczkami, to nie korzystajcie z takich groszków. Często pytacie się też w komentarzach, czy Koreańczycy potrafią jeść sztućcami takimi jak my, nożem i widelcem. Oczywiście odpowiedź jest taka, że potrafią, ale powiedzmy, że też to trochę tak kaleczą, jak my jedzenie pałeczkami, bo jak na przykład mają kotleta schabowego, to zwykle kroją go najpierw tym nożem, a jedzą potem wszystko widelcem. Nie widziałam nigdy Koreańczyka, który w Korei jadłby tak, że miałby nóż w prawej ręce, widelec w lewej i tak jadł. Oczywiście jak przyjeżdżają do Polski, to już się uczą i tak jeść i pewnie tak jedzą, ale w Korei raczej nikt tak nie je. Ale sztućce są dostępne wszędzie. Tak, sztućce są dostępne wszędzie i kiedyś to chyba już mówiłam, że jak się przychodzi do restauracji, jest się białym człowiekiem, to bardzo często na wejściu, znaczy nie na wejściu może, ale bardzo często, kiedy jest podawana potrawa, to od razu dostajemy do niej sztućce, widelec. A bo szufladka taka jest ze sztućcami. Ale tam nie ma nigdy, w tej szufladce nigdy nie ma widelca. A były. Jak myśmy byli na tym schabowym koreańskim. A no na schabowym jest. Jak jest restauracja ze schabowymi w Korei, to tam są zawsze sztućce, ale w innych trzeba albo poprosić, albo się dostanie, bo się wygląda na takiego, co lepiej by sobie radził sztućcami niż pałeczkami.
Ale też nie ma się co obrażać, jak nam dają sztućce. Czasami się można wkurzyć, jak już się mieszka czwarty rok i za każdym razem dają sztućce zamiast pałeczek, ale to po prostu tylko dla naszej wygody jest tak dawane. Moim zdaniem Koreańczycy są w stanie zjeść wszystko pałeczkami, bo jak na przykład jest impreza urodzinowa i na stół wchodzi tort, to bardzo często też jedzą go pałeczkami, a nie łyżeczkami czy tam widelczykami. Ale oczywiście nie jest tak, że w jakichś restauracjach z zachodnim jedzeniem dostaniemy pałeczki, tylko wtedy dostaje się normalnie widelec i nóż, i łyżkę. Dzień to nawet zupę je pałeczką. Tak. Mój mąż je nawet rosół pałeczkami, ale to już trzeba mieć lata praktyki ze sobą. Ale jak te oka zrosowały? No, nie ma lekko. I co jeszcze? Smacznego. Tak, powodzonka. To ja ostatni raz. Mi jest najlepiej tak, że tą pałeczkę opieram o ten palec, a tymi trzema sobie chwytam. I tak mi jest najłatwiej. Ale jak wam będzie najłatwiej, to już musicie sobie zobaczyć. Polecam ten sposób. Czy ty też polecasz? Ja angażuję dwa palce. Tata angażuje dwa palce tutaj i dwa palce tutaj w sumie, nie? Na dole też masz dwa palce tak. Zaangażowane? Nie masz jeden. A to ja bym tak nie złapała chyba. Ale jeszcze inaczej, bo ja na ten trzeci. No teraz mi się już wszystko pokiełbasiło. A jakby patrzeć, to i tak więcej groszków ja zjadłem niż... O, prawie. Aha, i jeszcze bardzo, bardzo ważna zasada savoir-vivre'u, o której warto wspomnieć, to, że w Korei, ani w żadnym innym chyba azjatyckim kraju, nie nabija się niczego na pałeczki, także nabijamy sobie tak po prostu tą kulkę, tudzież kotleta. Raczej to jest tak nieładnie i nie wypada tak robić. Tak samo nie wbija się nigdy pałeczek w miseczkę ryżu, także masz miseczkę ryżu postawioną i wbijasz tutaj pałeczki, nigdy się tak nie robi. Tak samo jak u nas widelca się nie wbija w żadne danie. Tak, nie wbija się, ale czasami tak widać na jakichś zdjęciach czy na rysunkach, w jakichś takich książkach, że są tak powbijane dla ładności, a to w Korei jest takie dość dramatyczne, bo te takie kadzidełka, które są dla zmarłych. No, tym optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek na kanale Pierogi z Kimchi. Jak się uda, to tutaj wchodzi Sonu, który je swoimi pałeczkami, a jak się nie uda, to my po prostu mówimy wam pa pa. W każdym razie ja się dobrze bawiłem. Tak. Pa pa! Teraz jak tato poszedł, to mi wychodzi dopiero. Więc mój gość już sobie poszedł. Mam nadzieję, że bardzo ciepło przyjmiecie go w komentarzach. Oczywiście klikajcie łapki w górę i subskrybujcie ten kanał. I ja już kończę ten odcinek, więc... Pa, pa!